Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy na Śląsku, a w zasadzie w jego stolicy, czyli w Katowicach. I dzisiaj pod lupę bierzemy katowickie bary mleczne. Ostatnio robiliśmy to w Toruniu i przyznam szczerze, że chyba nie udało nam się nawet zjeść dobrej zupy pomidorowej. Ceny jedzenia w barach mlecznych w Toruniu troszeczkę odbiegały od tego, co nauczyły nas bary mleczne. Po prostu było tam dosyć drogo. Zobaczymy sobie, jak sprawa ma się tutaj, w Katowicach. Wybrałem 3 bary mleczne. Jeśli wierzyć temu, co wy piszecie do mnie na Insta, a jeśli wierzyć temu, co można znaleźć w necie, no to są 3 najlepsze bary, czyli bar Europa, bar Talerz i Szklanka, no i oczywiście taki najbardziej chyba popularny bar Kukuryku. Zaczynamy sobie od Talerza i Szklanki, zapraszam serdecznie. Zapraszam. No niestety tutaj w tym barze nie pozwolili nam nagrywać, więc nie będziemy tutaj jeść dzisiaj. Może byłoby dobre, może byłoby pyszne, może by było muala, nie wiem. W takim razie idziemy dalej. No dobra, czyli przed nami bar Europa i bar Kukuryku. Jest chyba jeszcze jedno takie miejsce, które nazywa się Pod Siódemką. Ono ma dosyć dużo opinii. Co prawda nie chciałem tam iść, bo widziałem, że ceny nie są mleczne, ale no może w takim wypadku powinniśmy to sprawdzić. Idziemy najpierw do baru Europa. No dobra, jesteśmy. Bar Europa. Nie było to daleko od tamtego baru, więc mały spacerek dobrze nam zrobił, tak przynajmniej myślę. Ten bar już tak z zewnątrz nawet wygląda tak bardziej mlecznie, nie? Tam było tak nowocześnie. Nie chcę mówić, że było niemiło, no po prostu nie to nie. Nic na siłę, nic na siłę, proszę Państwa. Zapraszam w takim razie do baru Europa. On ma około 220 opinii, z tego co widziałem. Nie pamiętam, jaką ma średnią, ale w sumie to nie jest istotne, bo tak czy siak zobaczymy, jak będzie. No, typowy bar mleczny, PRL-owski, nie? Ale ile ludzi, nie ma gdzie usiąść nawet, stary. Tutaj są takie stoliki, że można sobie na stojąco jeść. Chyba tak zjemy, bo miejsca to tutaj nie znajdziemy. Tu się szybko je i wiesz, się ucieka dalej. Tak jak w Turyście w Szczecinie. Pani chyba właśnie nałożyła ostatniego kotleta schabowego, więc chyba nam się nie uda zjeść. Szkoda, bo miałem ochotę. Dzień dobry. Poprosimy mielonego z ziemniakami. Naleśniki z serem będą też. Zupę pomidorową też jedną, z makaronem. Wszystko będzie, dziękuję bardzo. Dobra, jesteśmy. Udało mi się zamówić zupę pomidorową z makaronem. Wziąłem również naleśniki i wziąłem mielonego, bo schabowego już niestety nie było i wzięliśmy go polanego sosem pieczeniowym. No tak po śląsku prawdopodobnie. Zupka 5 zł. Cena bardzo dobra. Ostatnio w Toruniu ile? 11 zł? 12 zł? Toruń. Tak się to robi. Znaczy zobaczymy jeszcze, jak ona smakuje, ale jedziemy. Makaronik klasycznie, papa makaroni, to jest nowe określenie w ogóle. Łapiesz go po prostu do ust, nie ma go, on się rozpuszcza, rozpływa, ginie. Sama zupka zaskoczyła, jest taka zawiesista, nie jest to krem, wiadomo, że nie, ale nie jest taką wodą. Pływa tu pietruszka jeszcze w niej, jest taka domowa, może nie powiedziałbym, że tak jak u babci, bo moja babcia raczej robiła taką słodką zazwyczaj zupę. Ta jest raczej z tych kwaśnych, to nie jest słodka pomidorowa. Biorąc pod uwagę cenę, smaku, jeśli chodzi o zupę, jest na pewno lepsza od każdej zupy pomidorowej, którą jedliśmy w Toruniu, od każdej. Rozgotowany makaron, no nie ma sensu się czepiać, bo to spotykamy tak naprawdę w każdym barze mlecznym. Wolę słodkie, wiadomo, że wolę słodką pomidorówkę, jeszcze jak są kawałki pomidorów, no ale przy piątce mamy trochę zamknięte gęby, wiesz o co chodzi? Nie powinniśmy narzekać. No i chyba nie ma sensu. Nie zbliżyliśmy się tutaj do Zakopanego, na pewno nie. Nie zbliżyliśmy się do Władysławowa, do Klipera, no ale to jest kwestia taka, że tam była restauracja, tu jest bar mleczny, ale jest akceptowalny, jest naprawdę przyjemno. Dobra, słuchajcie, mielony, 22 zł razem za ten talerz. Nadal jest to taniej za obiad niż w Toruniu. Tam za 36 chyba jedliśmy schabowego, co było lekkim absurdem, biorąc pod uwagę, że jemy w barze mlecznym. Pieczeniowy to tak raczej nigdy mielonego nie polewam, nie? Na chacie. Ale tutaj sprawdźmy go. Z sosikiem. Ziemniaczki jeszcze smaczasz, wiesz, w sosiku. A jak te ziemniaczki, bez masła jest napisane na paragonie. Dwie takie kule, całkiem niezłe. Odpowiednio słone. No z kotletem mielonym jest zazwyczaj tak, że boimy się o tą konsystencję jego, nie? Że będzie pod zębem ginął, tak jak ten makaron w zupie papa makaroni. Tutaj tego nie ma. To jest kotlet mielony, więc on zawsze będzie miękki. Mógłby być jedynie bardziej chrupiący z brzegów, ale no mamy tutaj sos, który i tak by tej chrupkości go pozbawił. Jest całkiem nieźle, za 22 zł. Wydaje mi się, że jak na razie taki najlepszy bar, znaczy najtańszy na pewno bar. A co za tym idzie, trochę najlepszy. W Kielcach był ta Jagienka. Ona mi zapadła w pamięć, wspominam ją często. Marcheweczka dobra, słodka. Za piątkę tej marchewki jest tutaj naprawdę duża porcja. Zawsze wszystko z sosem jest lepsze. A że jesteśmy na Śląsku, no to sobie sosiku nie będziemy żałować, co ja będę wam mówił. Smaczne obiady. Taka zupka za piątaka, 22 za taki talerzyk, jeszcze kompocik 2,50. To masz poniżej 3 dych, taki pełny, prawilny obiad. Smaczny obiad. Sosik dobry. Ciekaw jestem klusków, chciałbym w końcu te kluski prawdziwe zjeść. Najważniejsza rzecz jest zachowana. Kotlet nie jest glutem. Jest konsystencja taka, że czujecie, że jecie mięso. Jest naprawdę okej. Okay. No i marcheweczka dobra. Taką chciałeś dzisiaj zjeść? Aha. Taka naturalna, człowiek zdrowie od niej bije, wiesz co chodzi? Widziałem właśnie, że jest bardzo wilgotna i dlatego mnie tak skusiła. Jeszcze kawałek malutki tutaj. Tutaj jest klimacik
Baru Mlecznego da się to poczuć. W tym pierwszym miejscu, do którego chcieliśmy wejść dzisiaj, no raczej byśmy tego nie poczuli, nie? Naprawdę approved. Bez voila, oczywiście, że bez, ale jak najbardziej do zaakceptowania, jak najbardziej do wrócenia, jak najbardziej do zjedzenia. Nice. Nie było żadnego pytania o polewę. Często można się spotkać w takich miejscach z tym, że do wyboru do naleśników jest polewa truskawkowa na przykład, albo chociaż śmietanka do naleśników z serem. Tutaj tego nie ma, no ale dobra, może się obronią tak same. 7 zł jeden kosztuje. Wygląda na dobrze nabity. Wygląda solidnie, no. Co mnie cieszy, że tutaj jest chrupiąco, wiesz o co chodzi? No. No i to mi się podoba. Dużo sera i konsystencja nadzienia nie jest taka leista. Co lubimy, aczkolwiek obawiam się tylko, że przez brak śmietanki może być tutaj troszeczkę sucho. Trochę tak jest. Śmietanka by się tu przydała, naprawdę, bo troszeczkę suszy, nawet więcej chyba niż troszeczkę. Sam naleśnik jest mięciutki, jest fajny, jest lekko tłuściutki, jest taki typowo babciny, ja takiego lubię. No i praktycznie sam ser, nie? Do najedzenia się, totalnie. Jednego takiego potraktować jako deser, full. No a dwa to już normalne danie takie. Nie ma śmietanki, więc trzeba się tutaj ratować kompocikiem. Woda, po prostu. No nie, zwykła woda tak naprawdę, chyba jeden z gorszych kompotów, jakie piliśmy na tej serii podczas zwiedzania tych wszystkich barów. No, kompociku bym raczej nie powtórzył. Brakuje tej śmietanki tutaj. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj ta pomidorowa jest taką łagodną wersją zupy pomidorowej. Jest, czuć, że ona jest rzeczywiście jakoś zagęszczona. Zawiesista, ale nie ma jakiegoś takiego mocnego aromatu tych pomidorów. Ale szczerze mówiąc, za 5 zł fajna, duża miska zupy pożywnej. Nie ma się co przyczepiać, jest bardzo dobrze naprawdę. Szybka zupka i lecisz dalej. To jest w ogóle klasycznie nasze śniadanie oczywiście. Dzisiaj o której? 13:20. Bardzo dobry w ogóle jest ten sosik pieczeniowy. Kotlet mielony raczej z tych takich twardszych, nie tych takich glutowatych, mięciutkich. Wszystko bardzo dobre. Ta marchewka właśnie, ona już wizualnie mi się tam tak podobała, była taka wilgotna, że poprosiłem tutaj, proszę weź marchewkę. Zero smaku praktycznie. Może gdzieś tam 1/10 smaku jest w całej szklance, a reszta to jest po prostu smak wody. Na razie tak naprawdę zupa i to drugie danie kompletnie do powtórzenia. A pokaż tego naleśniczka. Ty nie umiesz jeść takich naleśników, to się tak robi, człowieku. Ten farsz jest jeszcze na tyle suchy, że on się wszędzie po prostu w ustach przykleja, do zębów, do jamy ustnej. Ciężko przechodzą te naleśniki. Cokolwiek tu dodać, żeby to trochę wilgoci złapało. Brakuje tu jakiejś polewy takiej, która nadałaby jakiejkolwiek wilgoci, czy śmietana, czy jakiś sosik z truskawek, coś takiego. Dobrze by się tu sprawdziło, tak? Tych naleśników raczej bym nie powtórzył, no jest to takie zasuszające. Chyba, że tym sosem pieczeniowym można byłoby to polać na przykład. Dobra, no niby zasuszają, ale powiem ci, że są takie, że jest chęć, tak się to je, tak? Mówisz, że to trzeba tak? No słuchaj. Ale trzeba znaleźć plusy w takiej sytuacji. One po prostu są fit. Zawsze są to dodatkowe kalorie, prawda? Przyjemny naleśniczek, no ale tak jak mówiliśmy, troszeczkę śmietaneczki. No chyba, że dieta, no to ciasto nie jest suche, bo jest taki tłuściutki, on jest taki babciny, już wam mówiłem o tym. W samej chrupie jest przysmażony taki fajny. Ewentualnie bardziej wilgotny farsz zrobić. Możliwe, no. Nie, ale dobry jest. Podsumowując, cenowo wypada ten bar naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o zupę za 5 zł, nie ma się czego czepiać. Uważam, że jest naprawdę akceptowalna. Jest taka, żebym ją ponownie zjadł. No to już jest raczej dużo. To już jest po prostu taka oznaka tego, że zupa została zatwierdzona. Mielony, smaczny, marchewka bardzo dobra, ziemniaki też ok. No jedynie trochę naleśniki suche, ale pewnie dało się wziąć śmietankę, tylko my wstydliwi jesteśmy i nie zapytaliśmy. Przed nami dzisiaj jeszcze sporo jedzenia, więc jak sobie darowaliśmy trochę śmietanki, to też nic nam się nie stanie. Kompocik jedynie taki najsłabiej wypadł, bym powiedział. Woda. No ale 2,50. Idziemy dalej. Ale ja sobie jeszcze chyba ugryzę. Najedzony. Idziemy teraz do baru Pod Siódemką, się to nazywa i to nie jest do końca chyba bar mleczny, ale jak wpiszecie bar mleczny Katowice, to się wyświetla, to ma całkiem dużo opinii, to całkiem jest lubiane tutaj ogółem, więc sprawdźmy to bistro. No jesteśmy, bistro Pod Siódemką, proszę państwa, to również można klasyfikować troszeczkę jak bar mleczny, z tego co widziałem, to właśnie takie dania tutaj można zjeść. Mleczne, rozumiemy się. 910 opinii, 4,2 średnia, więc zapowiada się całkiem przyjemnie. Idziemy. Dobra, słuchajcie, no tutaj zamawiamy a la carte, bym powiedział. Witamy serdecznie w barze Pod Siódemką. Już od 1990 roku dogadzamy państwa podniebienią. Polecamy dania kuchni śląskiej i tradycyjnej, przygotowane z najświeższych składników dostarczanych, bla, bla, bla. No czyli to nie jest bar mleczny, to jest tak naprawdę bar, zwykły bar. Ale myślę, że możemy to miejsce wrzucić w ten film, ponieważ widzę, że zupa pomidorowa kosztuje tutaj 10 zł. Więc nadal to jest taniej niż w toruńskich barach mlecznych. Zapowiada się całkiem nieźle, przynajmniej cenowo. Poprosilibyśmy pomidorową z
makaronem. Mielonego z ziemniakami i z... Kamilarelki podajemy na pańczkraucie. Pańczkraut to jest kapusta z ziemniaczka. Naleśników z serem pewnie nie zjemy, nie? Nie. Schabowy, ziemniaki, jakaś miseria czy coś? Mamy dzisiaj sałatkę z surówki albo kapustkę modrą, albo zasmażoną białą. To modrą, prosimy. Nie wiem szczerze, co to będzie za mielony. Pani powiedziała, że podają go na kapuście chyba domyślnie tutaj. No i zaczęła mówić coś po śląsku, czego nie zrozumiałem, także zobaczymy. Niestety naleśników z serem nie ma. Jak nie ma naleśników z serem, to zamówiłem schabowego. Będziemy mieć porównanie do mieloniaka i będziemy mieć porównanie do zupy pomidorowej. Przy okazji sprawdzimy sobie tutaj schabowego. Od 33 lat tutaj karmią. Jak więcej niż 30 lat, to już takie kultowe, można powiedzieć, nie? Tak jest. Więc na pewno jest znane lokalnym żarłokom. No i czekamy. Przyszła zupka, proszę Państwa, więc spróbujmy. No również jest tutaj pietruszka na górze. Jest makaronik. Ciekawe, czy będzie rozgotowany, tak jak w barach mlecznych, skoro to nie jest bar mleczny, to jest po prostu bar. No bo w ogóle czym się charakteryzuje tak naprawdę bar mleczny? Mi się wydaje, że na pewno tym, że nie masz obsługi kelnerskiej, prawda? Tylko po prostu sam bierzesz, sam później odnosisz naczynia. No i bemary, bemary. No ale nie wiemy, co tu się kryje w kuchni, prawda? Spróbujmy więc tej zupki, proszę Państwa. Ha! No, powiem tak, słodziutka, ale również kwaśna, zabielana na pewno, czuć, że jest taka troszeczkę mleczna, aksamitna. Makaron nie jest rozgotowany, więc miłe zaskoczenie, naprawdę miłe zaskoczenie. Fajna jest, taka zrównoważona. No to jest zdecydowanie najlepsza zupa. Przez ostatnie w Toruniu zjedliśmy 3 zupy, tu zjedliśmy już jedną zupę przed chwilą. No to zdecydowanie ta wychodzi na prowadzenie, proszę Państwa. A cenowo wcale nie odbiega. Od baru Europa, w którym byliśmy przed chwilą, odbiega, no bo jest 2 razy droższa. Ale w Toruniu 11 zł kosztowała zupa, która naprawdę nie dorastała do pięt tej zupy. Bardzo fajna, jest mocno pomidorowa. Bardzo jest jej blisko do zupy mojej babci. Jest taka zrównoważona, nie jest ani przesłodzona, ani za kwaśna. Ale raczej dominuje ten kwasek tutaj. Jest naprawdę przyjemna. Świdereczki, moje ulubione. Taka zupka jak najbardziej. W każdej chwili, o każdej porze, każdy dzień. Po prostu zawsze jest ochota. Bardzo dobra, klasyczna, domowa, pomidorowa. Warto tu na pomidorową wpaść. Jak najbardziej. Gęsta i taka bardzo aromatyczna. Ta wcześniejsza, w tym barze mlecznym, w którym byliśmy przed chwilą, nie była tak wyrazista. Nie było czuć tych właśnie pomidorów. Tutaj jest dużo lepiej. Jak dla mnie jest mocno kwaśna. Dobra zupka, zadyszkę. Dobry, nierozgotowany makaron. Aromatyczna, taka cieplutka, gęściutka, fajna. Approved. Porównując ją do tej, którą jedliśmy przed chwilą, czuć tą różnicę w cenie. Czuć tą piątkę. Przede wszystkim w aromacie i przede wszystkim w smaku pomidorów. Jest lepsza, nie ma co gadać. No, makaron nie jest rozgotowany. Sama zupa jest fajniejsza, bardziej esencjonalna. No, ale nadal tamta za piątkę, no słuchaj, należy się szacunek po prostu do takich miejsc, w których da się za 5 zł zjeść miskę ciepłej, dobrej zupy. Tamta była dobra, ta jest po prostu lepsza. Te na 10 zł, już nie wiem w sumie, czy to jest dużo, czy mało, jak w barach mlecznych zupy są po 11-12. Ja już nie wiem, ja już trochę zgłupiałem. Ta zupa jest dobra. Wiadomo, że jakby kosztowała mniej, no to byłaby jeszcze lepsza, ale bez przesady. Pamiętajmy tutaj o tej obsłudze kelnerskiej. Jak najbardziej sympatyczna. Jedna i druga sympatyczna, no ale ta jest po prostu lepsza. Czekamy na dania główne. Słuchajcie, przyszły nasze mielone. Taki talerzyk, 3 kotleciki, co prawda trochę mniejsze niż ten w barze Europa, no ale nadal tego mięsa tutaj na pewno jest więcej. 27 zł kosztuje to danie. Nadal nie jest to dużo, biorąc pod uwagę ceny w barach mlecznych w Toruniu. Mamy tutaj jakieś ziemniaki. Te kotlety wyglądają identycznie, jakby zrobiła je moja mama. Zawsze były takie małe, zawsze były z jednej strony troszeczkę spalone, z drugiej strony troszeczkę, nie spalone, tylko przypieczone mocniej. Identyczne jak u mojej mamy, naprawdę. To mi się to podoba. Jedyne, na co tutaj trzeba zwrócić uwagę, bary mleczne jednak zachowują nieco więcej klasy, według mnie, niż te bary takie jak ten. Nie wiem w sumie, czy to jest restauracja, czy nie, no sami nazywają się barem, a jednak jakaś chyba różnica jest. Te bary level wyżej od barów mlecznych bawią się w coś takiego, co nazywamy przystrajaniem talerzy. No i tutaj ta papryczka, podejrzewam, konserwowa chyba, czy świeża. No wygląda tak, wiecie, no ani to potrzebne, ani to ładne. Po co? Moglibyście powiedzieć, że się czepiam, ale no takie to nie wiadomo, co z tym zrobić, nie? Dobra, spróbujmy tego mielonego. Te kotlety są, proszę Państwa, kładzione, tak jak kluski. Jadłeś kluski kładzione kiedyś? Tak. Bardzo dobre, nie? No to te mielone są też kładzione, tylko że one są kładzione na jakiejś takiej masie ziemniakowej. Nie wiem, to jest jakaś kapusta też tu? Tak. To jest kwaśne. To jest takie jakby, tu jeszcze chyba jakieś kawałki boczku albo słoniny. No ciekawe, jeszcze czegoś takiego nie jadłem. Po prostu ziemniaki o smaku kiszonej, kwaśnej kapusty, nie? Takiej zasmażanej. Powiedziałbym, że całkiem smaczne, ciekawe. Nie wybierałbym chyba tego jednak jakby tak na co dzień. Wolałbym zwykłe ziemniaczki obok jakąś suróweczkę, albo nawet obok tą kapustę. No ale w sumie jakbyś wziął sobie kotleta właśnie z ziemniakami plus zasmażona kapusta i byś to zmieszał, to masz to samo. Mniej robot masz jedząc to. Najpierw muszę spróbować samego kotleta. Mięso mielone na grubych oczkach i czuć to jedząc to. Z jednej strony to dobrze, no bo nie jemy papy. A z drugiej strony nie wiem, czy nie za bardzo on jest taki twardawy. No.
Dziwne te ziemniaki są, to jest tak kwaśne. Ciekawe, ciekawa pozycja, ale no taka chyba dla mnie raczej bardziej ciekawostka. Nie ponawiałbym chyba. Co do tego kotleta, no w barze przed chwilą w Europa 22 zł zapłaciliśmy za ten talerz z mielonym. Tutaj 27, no 5 zł różnicy, ale jest więcej mięsa. Czy mimo to wybrałbym tego kotleta stąd, czy tego z baru Europa? Chyba tego z baru Europa, szczerze. Też wydaje mi się, że tutaj doprawienie tych kotletów jest za słabe po prostu. Czujesz tak, jakby się po prostu samo mięcho. Soli mało, pieprzu mało, jakiś, nie wiem, pieprz ziołowy może jakiś. Ja to do mielonych też lubię troszeczkę czosnku granulowanego dodać. Tutaj jest tak, jakby w ogóle nie przyprawione to mięso. Ziemniaki, czy tam ta masa, nie pamiętam, jak to się nazywa dokładnie. Ma dużo smaku, no bo jest ta kapusta, jest boczek, jest to nasycone smakiem. Same kotlety są takie, jakbyś po prostu jadł zwykłe mięso, zwykłego kotleta, nie przyprawionego w żaden sposób. Mielonego wybrałbym tam. Pewnie zaraz będziecie gadać, że tam jedliśmy mielonego z sosikiem i że z sosikiem to wiadomo, ale no nie no, tam był po prostu lepszy. Może to z tą papryczką trzeba tutaj spróbować? No nie no, za dużo tutaj nie wnosi. Talerz z mielonym odpowiadał mi bardziej w barze Europa. Tam mieliśmy takiego cheata w postaci sosiku, wiadomo. Co by nie mówić, według mnie tam kotlet był lepszy. Przed nami, proszę Państwa, schabowy i tutaj cena jest bardzo miłym zaskoczeniem, ponieważ taki talerz kosztuje tylko 23 zł. Przypominam, w Toruniu 36 zł. Nawet we Włocławku w tej pierogarni, która taka sobie była, 30 zł. Ja to wszystko mam tu. Kotlecik wygląda bardzo przyzwoicie. Ładny kolorek. O, aż z drugiej strony. Z drugiej strony już jest trochę bardziej przyjarany, ale dobra. Chcieli to widocznie jakoś ukryć. No, schabowy bardzo, bardzo chrupiący, powiem Wam. Taki mega crispy, jakby był w jakimś panko. Oczywiście nie jest w panko, ale efekt chrupkości. Jest całkiem wysoko tutaj. Dosyć gruby kawałek mięsa. Nie ma tutaj mowy o tym, że paniera jakkolwiek nam odpadnie z tego, co widzę. Jest tu taki zwarty kotlecik. Dobry. No. Ziemniacki, proszę Państwa, w takiej najmniej przeze mnie lubionej formie. Zwykłe po prostu. Ja wolę płuczone, jestem po prostu przyzwyczajony do tego. Coś jest tutaj nie tak z tym przyprawianiem, bo samo jak mielony, tak samo jest z ziemniakami. Schabowy jeszcze tam coś soli ma, ale też ja bym go osobiście troszeczkę dosolił, albo chociaż jakąś cytryną bym go skropił, wiesz o co chodzi. No ale mamy tutaj oczywiście przystrojenie również w formie tej papryczki, więc jakby ktoś miał ochotę, to nie ma problemu. Schabowy bardzo dobry, naprawdę przyzwoity kotlet. 22 zł. A jak z tą kapustą? Ja myślałem, że modra kapusta to jest po prostu taka surówka z czerwonej kapusty. Ktoś jak przed chwilą w tym barze jedliśmy tą marchewkę, wiesz o co chodzi? Że to będzie coś takiego, a ona tutaj chyba nie jest surowa. No nie jest. Nie jest na pewno, widać, że jest wygotowana. I ona też jest z boczkiem. To jest tak, jakbyś jadł zasmażaną, zwykłą, taką kwaśną. No powiem Ci, że ciekawe. Jadłeś coś takiego w ogóle? Takiej nie, z boczkiem? No z boczkiem normalnie ona jest. Takiej nie jadłem. Nie chcę wychodzić na jakiegoś ignoranta, ale no wolałbym białą. Tak czy siak, jest całkiem spoko i fajnie tutaj się komponuje do schabowego, bo jest trochę tej kwasowości. Mówiłem przed chwilą, żebym sobie skropił cytryną schabowego. No teraz już bym tego nie robił, bo spróbowałem tej kapuchy, która jest kwaśna. Ona tutaj zastępuje. Mimo wszystko, bez urazy, ale jak miałbym mieć tutaj ponownie schabowego, który jest naprawdę bardzo smaczny, no to po pierwsze musiałbym sobie dosolić ziemniaki, a po drugie chyba jednak tą surówkę bym na coś wymienił. Tak mi się zdaje. Dobrze to smakuje. Po prostu może musiałbym się przyzwyczaić, wiesz co chodzi. Ale jakaś taka mizeria, albo nawet marchewka z groszkiem, albo nie wiem, surówka spora, cokolwiek, wjechałoby mi lepiej tutaj. Ale schabowy jest bardzo dobry, zasługuje naprawdę na dużego, dużego plusa. Schabowy, pomidorowa tutaj jak najbardziej. Nie wiem, co się stało z solą, jeśli chodzi o ziemniaki. Na stołach soli nie ma, więc nie jesteśmy w stanie sobie tego dosolić. No ale tak czy siak nie wypada to miejsce źle. 22 zł. No, pokaż tego schabowego, wariacie. Bardzo dobry, dobrze rozbity, kruchy, naprawdę fajne. Pierwszy raz w życiu jem taką kapustę i szczerze mówiąc, bardzo dziwne smaki, takie trochę pieprzne. A myślałem, że ta kapusta to będzie zwykła surowa, czerwona kapusta, taka z dodatkiem majonezu, taka suróweczka, nie? Nie jest to złe, aczkolwiek no nie tego się spodziewałem i jakoś do końca nie przemawia do mnie ta kapusta, szczerze mówiąc. Dla mnie to trochę smakuje, jakby była takim kucharkiem doprawiona. Raczej miłośnikiem takiej kapusty nie zostanę niestety, ale schabowy bardzo dobry. Ziemniak rzeczywiście bez soli, ale są dobrze ugotowane, są smaczne, w środku nie są takie wodniste. Pewnie, weź tak. Jak ci to dać? Ale poczekaj chwilę, to ci kupimy coś do jedzenia. No, także jemy już nie tylko my, ale i wszyscy dookoła. Czekaj, pójdę mi zamówić, co? Mielone chcesz, co? Ale ci ludzie mają z nami dobrze. Głodny człowiek prosi o mielone, wiadomo. Wiadomo, o to chodzi. Ziemniaki rzeczywiście nie są słone, ale są dobrze ugotowane, w środku nie wyczuwamy tej wody. Przydałyby się tu po prostu jakieś przyprawy, sól, pieprz i wszystko byśmy sobie już sami doprawili. Wiesz jak to się nazywa? Punchkraut, człowieku, punchkraut. Jest to punchkraut lub ciap kapusta.
Chciał mnie sprawdzić, zapytał kelnerki, czy na pewno dobrze powiedziałem. Ja was bym nie oszukał, no gdzie? Rzeczywiście dziwne to jest. Ale dobra, zajmijmy się tym mielonym tutaj. Zdecydowanie mięso mielone na grubych oczkach. To jest kotlet, jaki mi nie smakuje. Ale pancz kraucik. Zdecydowanie, jeśli to miejsce i wybieralibyście między mielonym a schabowym, zdecydowanie moim zdaniem schabowy, ponieważ ten mielony, no dziwna struktura jego jest. W środku to mięso nie jest zmielone, ma jakieś takie kawałki dziwne, bardzo dziwne. Schabowy spoko, tylko z tą kapustą czerwoną, coś bym to zmienił. Papryka konserwowa, ale taka jakaś wypłukana, kompletnie bez smaku. Dziękuję. Jesteśmy już pod ostatnim barem, jest to bar Kukuryku, 1100 opinii ponad, średnia 4,7. Bardzo fajnie się to zapowiada. Niektórzy twierdzą, że jest to nie tylko najlepszy bar mleczny w Katowicach, ale również na całym Śląsku. Jak jest naprawdę? Czy to dobre będzie? Będzie. Głodny? Tylko troszkę. Troszkę? Troszkę. Ale zje? Zje. Ja bym coś przekąsił. Zupkę? Zapraszam do baru Kukuryku. No i tu jest znowu tak mlecznie, jest tablica klasyczna, nie jakieś tam ekrany, nie wiadomo co, wydziwianie, jakieś unowocześnianie rzeczy, które nie potrzebują zmian. Mielone wyglądają tutaj bardzo apetycznie, ja już je widzę. Słuchajcie, chciałbym tylko przypomnieć jeszcze, że jeśli ktoś nie subskrybuje nadal kanału, to jest na to odpowiedni moment. Zapraszam, jakby nie ma się czego wstydzić, ja nie wiem, może oni się wstydzą, że oglądają, wiesz, dwóch typów, co chodzą i jedzą i gadają głupoty, ja nie wiem. Ale no, słuchajcie, nasze grono się powiększa, jakby ruchy są potężne, planowane, że tak powiem, specjalne filmy są obmyślane i dobrze chłopaki ogółem robią, to się wszystko dobrze trzyma. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Bardzo tanio tu jest w tym barze chyba. Dzień dobry. Poprosiłbym pomidorówkę z makaronem jedną. Mielonego zjemy, prawda? Z ziemniakami i naleśniki. Weźmy cztery te, które są wypisane po prostu. I to wszystko będzie. Zaczynamy sobie od pomidorowej. Pierwsze, co mogę wam powiedzieć po tym, co zamówiłem, patrząc na paragon, na to, ile zapłaciłem, jest tu tanio. I chyba to jest najtańszy bar mleczny do tej pory. Sprawdźmy tą pomidoróweczkę. 7 zł. Jest jeszcze opcja zamówienia małej. To jest pomidorowa klasyczna. Mała kosztuje chyba 3 zł z tego, co pamiętam. Jeśli się mylę, to będzie tutaj napis. Sprawdźmy tą pomidorową. Oj. Makaron klasycznie, papa makaroni, rozgotowany. Ale jest tutaj również pietruszka, a sama zupa jest najbardziej mleczna, najbardziej zabielana. Ta zupa, jestem pewien, będzie ci smakować najbardziej. Jest najbardziej zbliżona do Zakopanego. Tutaj jakby... Myślę, że się zbliżysz trochę tutaj, że się zbliżyliśmy. To jest taka jak ta, którą jedliśmy przed chwilą, w tym bistro pod Siódemką. Tylko jakbyś do tamtej dodał dużo, dużo więcej śmietany. Bardzo smaczna, taka bardzo łagodna, bardzo aksamitna. Raczej taka słodkawa. Tamta była bardzo kwaśna. No ta, ze względu na tą śmietanę, na to zabielenie tutaj dosyć mocne, przechodzi ci, wiesz, no bardzo przyjemna zupka, bardzo dobra zupa. No gdyby ten makaron nie był rozgotowany, ale to już jest takim klasykiem, byłaby to najlepsza. I tak jest najlepsza w sumie. No, to jest chyba drugi raz dopiero, co prawda, gdy coś poleciliście i naprawdę jest dobre. Bardzo smaczna i cenowo super, 7 zł. No mamy tutaj, słuchaj, pretendenta do pierwszego miejsca. No nie wiem jak kolejne dania, ale zupka wychodzi na prowadzenie. Karminadel to jest mielony? Tak. No to słuchaj tego. Zgadnij ile? Ile byś dał? Za cały talerz? Calutki. Dwie dychy. 18. Cena? Lux. Do wyboru macie dwie surówki, były 4 ogólnie, ale można sobie w tej cenie wybrać dwie. A ja sobie zacznę od tych buraczków. Bardzo dobre. Zmieniliśmy miejsce na miejsce obok, bo tutaj mamy chyba lepsze światło, tak mi się wydaje. W międzyczasie przyszły już nasze naleśniki, zamówiłem 4, każdy z innym nadzieniem. Wyglądają, no nie wiem czy skłamię, jeśli powiem, że wyglądają najładniej ze wszystkich naleśników, jakie jedliśmy na kanale. Wyglądają świetnie, ale na to jeszcze chwilę musimy poczekać, no naleśniki są na deser. Co my tu mamy? Mamy dosyć dużą kulę, jeśli chodzi o kotleta, no i dwie kulki klasyczne ziemniaczków. Oprócz tego dwie suróweczki, buraczki. Ja jestem ogólnie fanem buraków, wiecie, tej papki, takiej na gorąco, buraczków zasmażanych. Tak, te są bardzo świeżutkie, bardzo soczyste, takie bardzo mokre. Szczerze bym powiedział chyba, że są po prostu idealne. Jak ten mielony, bo on jest tutaj najważniejszy. Sprawdźmy go. No mordko. Jak ziemniakom też tak pójdzie, jak buraczkom i kotletowi. Mamy tutaj pretendenta do bycia. Dobra, sprawdźmy te ziemniaki, nie chwalmy, wiecie, dnia przed zachodem słońca. Ziemniaki takie bardzo mączne są. Troszeczkę więcej mleczka bym dał do nich. Wiesz o co chodzi? Ale tak czy siak są smaczne. Jak ta surowa druga, pekinka. Surówki są przepyszne. Są tak jakby, nie wiem, dopiero były zrobione. Są taka świeżość od nich bije, taka chrupkość. Mega dobre. Kotlet, bo już co prawda zjadłem, ale wam nic o nim nie powiedziałem. To, że jest najlepszy, no to pewnie już się da wyczytać jakby z narracji, jaka tutaj panuje przy tym stole. Jest najlepszy. Jest w ogóle bardzo soczysty, wręcz taki mokry w środku. Jest też bardzo mięsny. Jest fajnie doprawiony. To nie jest tak jak przed chwilą, że mieliśmy po prostu tam jakieś mięso, wiesz, i po prostu kotlet usmażony. Tutaj są przyprawy. Nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że jest tu trochę czosnku granulowanego. Nie brakuje soli, nie brakuje pieprzu. Ogólnie trochę jest tak tutaj restauracyjnie. Widzimy, że wnętrze w
chyba, że mlecznym jest świeże, że jest to zrobione z jakimś, powiedzmy, stylem, z jakimś gustem, a że nie jest to wnętrze typowo PRL-owskie, typowo takie zmęczone, no to już od razu nam przychodzi do głowy to, że będzie drogo. Tak było w Toruniu na przykład, w tym barze Małgośka. To zapamiętam do końca życia, że tam było tak drogo i tak średnio. Tutaj jest ładnie, lokal jest świeży, a ceny są bardzo, bardzo atrakcyjne. Jedzenie również. Mówię o tym, że jest restauracyjnie, że tak trochę to wygląda, no bo jedzenie też jest pyszne. Ten kotlet jest najlepszym dzisiaj. Najlepszym. A propos jeszcze tego wnętrza, no nie wiem, czy do tego baru Europa byś poszedł z dziewczyną, nie? Tam raczej taki ścisk typowo, żeby jak najszybciej tanio zjeść po prostu i się ulotnić. Tutaj da się chwilę spędzić, jest po prostu przyjemnie. 18 zł za taki talerz żarcia i takiego wielkiego kotleta. Super cena jak na te czasy. Mega soczysty jest, ja nie wiem, nie jadłem tak soczystego kotleta jeszcze. Surówki, ziemniaki, kotlet, jak i cena, wszystko jest tutaj na odpowiednim poziomie. Bardzo mi się to podoba póki co. Naleśniki wyglądają obłędnie, nie ma tutaj co gadać. Za naleśnika jednego płacimy 5 zł. Tutaj to już wygląda jak takie bardziej, wiesz, francuskie naleśniczki. Wiesz o co chodzi? Zamówiłem 4 różne, jeden jest na pewno z serem, drugi jest z kremem orzechowym i dwóch kolejnych w sumie nie pamiętam, z czym są nawet. Sprawdzimy sobie to może, co? Ja pamiętam. Pamiętasz? To mów. Ser, szarlotka, czyli jakieś jabłuszka. A, szarlotka. Krem orzechowy i dżem. Zobacz tutaj, pokaż tutaj widzowi. To jest dobry znak, jak widzę naleśnika z takimi lekko poprzypalonymi brzegami. Wiem, że chrupnie, więc się cieszę. Każdy chyba wie, jak smakuje dobry naleśnik z Nutellą. To jest właśnie taki naleśnik. Mega zakleja, mega słodki, ale bomba cukrowa jest tutaj też mocno wyczuwalna. No ale to takie ma być. Idziemy dalej. To jest jabłka. Jakbyś szarlotkę, tylko w naleśniku. Bardzo dobrze przyrządzone jabłka, ponieważ z jakiś gatunek kwaśnych jabłek raczej, no czuję, że są kwaśne po prostu. Ten naleśnik podejrzewam, że jest, nie wiem, 20 razy mniej słodki niż ten z Nutellą, nie? To się je już tak, taki jest świeższy dużo, nie zamulać. Bardzo dobre jabłko z cynamonem, naleśniczek. Zobacz sobie to. Tego jabłka tutaj też nie jest pożałowane. Jak pizzę. Mój ulubiony dżem jeszcze dali, oni chcą nas tutaj przekupić chyba. Przepyszny naleśnik, to jest dżem truskawkowy, mój ulubiony dżem. Bajka, jak w domu. Naleśniki? Przepyszne. Każdy jak do tej pory? Super. A to jest sirem, tak? Tak. W końcu nadszedł czas, że trzeba coś skrytykować i rzeczywiście ten z serem wypada najgorzej z tych wszystkich naleśników. Jest dodatek takiego serka z krówką tego, wiesz o co chodzi? Po prostu nie doświadczamy tutaj w tym farszu serowym tych grudek, takich typowych, twarogowych. Ja jednak wolę tą klasyczną wersję tego farszu. No niestety naleśnik z serem, czyli ten taki najbardziej, powiedzmy, pożądany przez nas, jeśli chodzi o bary mleczne, wypada tutaj najsłabiej. Z dżemem przepyszny, Nutella, no to wiadomo, że jest bomba. Zupa super, tania. Mielony bardzo soczysty, suróweczki świeżutkie, ziemniaki okej. Wszystko naprawdę jest smaczne i względnie tanie. No są, powiem ci tak. Zobaczymy oczywiście, co powie ekspert, ale są takie podwaliny pod jakieś takie młala może? Witam wszystkich bardzo serdecznie tutaj na stanowisku testerskim. Wita się z wami Wojtek i zaczynamy test tych pysznych dań. Bardzo dobra, zabielana. Smakuje mi. Jest idealna, bo nie ma jakiegoś takiego smaku, który się strasznie narzuca. Jest idealnie wyważona. Nie jest kwaśna, nie jest przesłodzona. Uważam, że jest to idealna zupa pomidorowa. Nie dojadam do końca tej zupy, bo mówisz, że ten mielony taki... Ładnie pachnie ten kotlet. Jest bardzo soczysty, a przede wszystkim czuć, że jest to kotlet mielony. Ten poprzedni, przez to, że on był taki twardy i niedoprawiony, średnio się go jadło. Tu zdecydowanie czuć, że jemy prawdziwego, dobrego kotleta mielonego. Jest dobra konsystencja i jest dobrze przyprawiony. Bardzo dobre miejsce. Jeden z tańszych barów mlecznych, bym powiedział. Za 18 naprawdę solidna porcja. Bardzo lubię naleśniki z jabłkami. Bardzo intensywny farsz, dużo jabłek, dużo cynamonu. Rzeczywiście czujemy, jakbyśmy jedli szarlotkę. Bardzo mi się podoba tutaj akurat przyzdobienie tą borówką. Uwielbiam borówki. Jestem ciekaw tego naleśnika z serem, przez to, że ja w domu często smarowałem sobie naleśniki na przykład serkiem homogenizowanym. Takim danio albo jakimś tam skrówką na przykład. No to ci wróci. Ja lubię. Do tego twarogu jest dodany jakiś aromat, taki jakby skórka pomarańczy, coś takiego. Taki cytrusowy delikatnie, ale ewidentnie nie jest to najlepszy naleśnik z serem, jaki jedliśmy. No, najbardziej mnie tak ostatnio zaskoczył ten na półwyspie, ten w Arze. Nie dość, że był wielki, to jeszcze był dobrze usmażony i fajny miał ten farsz. Wiem, że jedliśmy lepsze naleśniki z serem. Uważam, że to miejsce naprawdę zasługuje na to słowo. To powiem wam na początek, co tu się wydarzyło. Książulo poszedł do toalety i przyszła pani z dwoma kawałkami ciasta, o takimi, i powiedziała z uśmiechem: znamy was, znamy. Proszę, tutaj ciasteczko, może kawki byście się napili. Odmówiłem już kawy, nie chcę nadwyrężać tutaj gościnności jakby. Za ciasto dziękujemy oczywiście, spróbujemy go potem. Już myślałem, że tu są rodzynki, a tu kajmak jest po prostu też w tym serze. Jeśli chodzi o sernik, to już się tak przyzwyczaiłem, że lepiej jest mi bez tych rodzynek.
Bardzo dobre, ale już jestem tak zasłodzony, że naprawdę no już nie wcisnę nic więcej. No ale jeszcze spróbujmy, no tak? Bardzo dobre, ale ja akurat nie lubię ciast czekoladowych, tak samo jak i lodów. Uwielbiasz ciasta czekoladowe? Wszystko czekoladowe. Mega czekoladowe. Ja raczej byłem zawsze zwolennikiem tych jasnych ciast, takich kremowych, mocno czekoladowe, mocno wilgotne. No ja już tam swoje wiem, powiedzmy. Mówisz, że czekoladowych rzeczy nie lubisz, a ja właśnie tylko czekolada, stary. A co do jeszcze tych rodzynek, bo wiem, że to jest trochę kontrowersyjne. Jakby, że wiele osób w ogóle jak widzi rodzynki, to nie zje sernika. Totalnie tak nie mam. Sernik krakowski z lukrem uwielbiam, z rodzynkami, ale tak samo wiedeńskie serniki bez rodzynek też lubię. Nie, żadna rodzyna mi tam, wiesz, humoru nie popsuje, nie? Oj. Bardzo intensywne i bardzo mocno czekoladowe brownie, dodatkowo z malinami. Przepyszne. Nie wiem, czy ja tu nie dostanę jakiejś zapaści. Patrzę na ten sernik jeszcze tam. Dobra, spróbuję. Ja w ogóle zdecydowanie wolę bardziej takie ciasta czekoladowe typu brownie na przykład niż serniki. Ale raczej jestem wszystkożerny, oprócz flaków, podrobów, tego typu rzeczy. No, to powiem wam, że ten serniczek przy tym brownie z takim, powiedziałbym, delikatnym ciastem. Brownie jest typowo takie, no zakleja was cały. Uderzenie czekolady, cukru. Ale serniczek też jest petarda. Słuchajcie, no chyba trzeba to powiedzieć. Bardzo dobre jedzenie, bardzo dobre ceny. Jedno słowo może to tylko podsumować. Voilà. Pysznie, tanio. I panie też są miłe ogólnie. Jest taki swojski klimat, nie? Fajnie, że jest kolejne miejsce Voilà na mapie Polski, do którego, no naprawdę jest sens wracać, bo jest tu smacznie. A kompocik piłeś? Piłem. Dobry, nie? Mocno słodki, ale też wyczuwalny jest smak sam tego kompotu. Full, ale się nażarłem, o nie mogę już dalej chodzić. Mam głos, bo mikrofon się spierdzielił na nagraniu. Wszystko było smaczne, cena, jakość, smak, naprawdę polecam. Muele. Oczywiście jeszcze raz tak łagodnie, subtelnie przypominam o tym, że jest taki guzik jak subskrybuj i można go wcisnąć, jeśli chce się subskrybować ten kanał. Oprócz tego zapraszam do siebie na Instagrama, po więcej takich treści, wiecie, z życia codziennego.